Podcast. Rodakom z Polski i Polonii, ambasadzie USA i Izraela. Wszystkim Bóg zapłać za uczestnictwo w konsekracji wotum wdzięczności w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać budowniczym, żywym i zmarłym przez modlitwę, czyn i składanie ofiar. Jeszcze raz Bóg zapłać. To było fantastyczne świętowanie Polski świętego Jana Pawła II. Ta świątynia z watykańską kaplicą świętego Jana Pawła II i kaplicą pamięci ludzi zamordowanych w ciemną noc II wojny światowej przez Niemców za pomoc Żydom jest jeszcze jednym przykładem, ile dobra można uczynić, gdy pragnie go wielu. Wielu też już przybywa do tej świątyni. Prosimy pamiętać, że jest to szczególne miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. I prosimy już od początku o takie zachowanie. Tak w świątyni, jak i przed świątynią. Wielki respekt dla miejsca świętego. Msze święte w tym sanktuarium w dni powszednie, tymczasem o godzinie 7 i 18, a w czwartki również podczas roku akademickiego także o 12. W niedzielę o 8, 12 i 18 msza święta akademicka. Poza tym we wtorki po mszy świętej porannej około godziny 7.30 i wieczorem o 17.30 na pół godziny przed mszą świętą nowenna do świętego Jana Pawła II. Można też prośby składać drogą mailową. Adres podam później. W piątki o godzinie 15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Jak już zapowiedziałem kilka dni temu, uwaga mężczyźni, niewiasty, młodzież. Zapraszamy tych, którzy pragną czegoś więcej dla swojego ducha i dla apostolstwa. Zapraszamy do bractwa świętego Jana Pawła II przy tym sanktuarium. W tych trzech sekcjach: mężczyźni, niewiasty, młodzież. Jakie zadania bractwa? Pierwsze, formacja w duchu świętego Jana Pawła II i napełnianie się tym duchem, nauczaniem i przekazywanie go dalej. Następnie, strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II i posługa, by pomóc wiernym uczcić te relikwie i animować przybywających do tego sanktuarium pielgrzym. Na temat sanktuarium proszę też czytać na portalu radiomaryja.pl. Zakładka Świątynia pod wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zgłoszenia pielgrzymek do kustosza sanktuarium ojca Andrzeja Laskosza. Telefon 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Można też umówić się, by w akademikach zamówić obiad, to jest w pobliżu sanktuarium, czy nocleg dla pielgrzymów. Kontakt, jak już powiedziałem. Zaczynamy posługę w tym sanktuarium. Zaczyna rodzina Radia Maryja, ta apostolska rodzina Radia Maryja, Polska świętego Jana Pawła II. Zaczynamy, choć jest bardzo mało ludzi do posługi. Prosimy o modlitwę, o kapłanów i siostry zakonne, świeckich, do posługi w sanktuarium i w Radiu Maryja. Zapraszamy. Jeszcze raz prosimy o modlitwę i Bóg zapłać za wszystko. Zobaczcie, razem można uczynić wiele. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. To nie jest koniec, to jest pewien etap, a sanktuarium jeszcze będziemy dalej wyposażać, dalej kończyć budowę. Bóg zapłać za to wszystko, co uczyniliście Państwo. Bóg zapłać, siostry i bracia. I czynimy dalej. Poniedziałek, 23 dzień miesiąca maja roku pańskiego 2016, 11:24. Rozpoczynamy nasze spotkanie w rodzinie Radia Maryja. Oczekuję na Państwa telefony w sprawie życia naszej radiowej rodziny i spraw, którymi żyjemy, też tych inicjatyw,
które są w najbliższych dniach, tygodniach przed nami. Dziś spotkania m.in. w Gdańsku Oliwie, w Konstancinie Jeziornej, w Krakowie, na osiedlu Bohaterów Września. Ponadto poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja w Białymstoku, w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Zapraszamy nie tylko mieszkańców Białegostoku, ale również okolicznych miejscowości. To zaproszenie, mam nadzieję, że nie wpada jednym uchem, a wypada drugim, bądź też jest rzucaniem niczym grochem o ścianę, ale zostanie przyjęte i Państwo z tego zaproszenia skorzystają. W Gdańsku-Oliwie dziś o 16:00 spotkanie formacyjne, modlitwa różańcowa i msza święta o 18:00 w kościele Trójcy Świętej i Najświętszej Maryi Panny. U Matki Bożej Anielskiej w Konstancinie Jeziornej o 17:30 modlitwa różańcowa, 18:00 msza święta, po niej spotkanie w salce katechetycznej. I w Krakowie, osiedle Bohaterów Września, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o 18:30 msza święta, po niej spotkanie członków koła Radia Maryja i tych, którzy chcieliby włączyć się w działalność koła Radia Maryja przy tej parafii. Prosimy, Radio Maryja, halo. Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. To koło przyjaciół Radia Maryja, Biała Podlaska, od ojców kapucynów. Mamy taki, ojcze, dwa komunikaty, jeżeli można. Pierwszy to, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja Białej i okolic na naszą comiesięczną modlitwę, która rozpoczyna się od 8:30 godzinkami, dalej msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec święty. Więc zapraszamy i jeszcze może liczniej jak do tej pory. Tu dziękujemy też ofiarodawcom, bo na tej mszy świętej właśnie przede wszystkim spotyka się Radio Maryja, ale jest to też i pierwsza sobotnia nasza taka tutaj msza święta. To pierwszy komunikat. A drugi komunikat to nasza rodzina Radia Maryja, ponieważ mamy posługującego na Ukrainie księdza Adama Przywódzkiego, którego pozdrawiamy, a posługuje w sanktuarium Matki Bożej w Lasiczowie. Jest to pani Wołynia i Podola. I tam pragnie rodzina Maryja wybrać się do naszych rodaków. To jest pielgrzymka, którą organizujemy w dniach od 13 do 16 czerwca. Praca jest bardzo bogata i od Lwowa po te wszystkie miejscowości wokół tego sanktuarium, tej miejscowości będziemy po prostu... Taką trasę wybraliśmy i będziemy odwiedzać różne miejscowości. Tak spędzi, tutaj zapraszamy bardzo Lublin, ponieważ w Lublinie, w parafii Matki Bożej Różańcowej na Czubach jest Lublin, ten właśnie obraz Matki Bożej Latyczowskiej. Więc szczególnie tę parafię zapraszamy, ale nie tylko. Wszystkie parafie z Lublina i z Zamościa, bo taką drogą, taką trasą będziemy jechać na granicę z Ukrainą. Więc bardzo prosimy, by zainteresować się i by podjąć właśnie ten trud pielgrzymowania, przede wszystkim podziękowanie, że jeszcze Polacy tam stają przy tej Matce Bożej. I kontakt ze mną, Katarzyna, 515-499-034. Zapraszamy, bardzo zapraszamy tutaj właśnie, ale nie tylko, ale przede wszystkim tą tę trasę, Biała Podlaska, okolice, Lublin, wszystkie parafie dosłownie jesteśmy w stanie wszystko zorganizować i poprzez Zamość. Wielki Bóg zapłać, ojcze, za waszą posługę, za waszą serdeczność, to odczuwamy na każdym kroku i my tutaj na Podlasiu również. Wielki Bóg zapłać z Panem Bogiem i do zobaczenia. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Trwa nasze spotkanie w rodzinie Radia Maryja.
sali to tylko burcze i burcze i burcze. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Dai una giornata. Non farmi una di più. Allora. Lascia passare. Lascia darci a capire. Krótka przyzwoitka, proszę Państwa. A kultura pojechała do Wrocławia. Weże, bo jest duży.